Ahoj moi drodzy, wiem, że pewnie bardzo się cieszycie, bo znowu książeczka, znów słów kilka o literaturze. Ja się domyślam, że filmy są ciekawsze i łatwiejsze w przystosowaniu, ale warto rozmawiać o lekturkach, fajnych lekturkach, godnych polecenia. A dzisiaj mamy coś, o czym było głośno. Jeżeli stykacie się z literaturą, to ta książka ostatnio pojawia się praktycznie wszędzie. Jeżeli nie słyszycie o niej soczystych penów, to ogromne wywody pełne rozczarowania. Mowa tutaj o Lincolnie w Bardo George'a Saundersa. Jest to opowieść o śmierci syna Abrahama Lincolna i o tym, w jaki sposób radzi sobie on z tą śmiercią. I ten opis z jednej strony jest dość dobrze oddaje taką esencję, którą mamy w tej książce, z drugiej strony pozostawia spore niedopowiedzenie, bo to nie jest literatura tak poukładana, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Bliżej tutaj do połączenia reportażu, dramatu szekspirowskiego i może takiej zwykłej narracji w stylu bardziej opowiadania niż powieści. I wszystko jest to złączone w jedną formę. No bo tak, z jednej strony mamy tutaj wstawki z innych książek, z innych dzieł, które opisują pewne wydarzenia Abrahama Lincolna, które były w jakiś sposób sprzężone ze śmiercią jego syna. Mamy tutaj opowieści o balu, który się odbył w dość nie najlepszym czasie, bo tu mamy wojnę secesyjną, tu syn Lincolna najlepiej się czuje, więc wydaje się, że sam pomysł takiego przyjęcia jest cokolwiek niestosowny. I tutaj widzimy różne punkty widzenia osób, które na tym balu były, które zdawały sobie sprawę z tego, co się dzieje, które znały w jakiś sposób Lincolna bądź były w jego najbliższym otoczeniu. I te wstawki w pewien sposób przecinają się z taką zwykłą opowiadaną narracją, w której poznajemy uczucia Lincolna i sposób, w jaki radzi sobie z tą stratą. Ale przede wszystkim, chyba najważniejszą częścią są tutaj duchy. Duchy, które napędzają tą narrację. Można odnieść wrażenie, że to swoista wersja dziadów XXI wieku. I uprzedzam, z góry nie wnikałem, kim te duchy są, bo bardzo możliwe, że mają wiele odniesień, ale chciałem sprawdzić, w jaki sposób, bez kontekstu kulturowego, bez tego świadomego odniesienia do innych rzeczywistości czy czasów, da się przeczytać tę książkę, czy potrzeba wertować Wikipedię, żeby pewne emocje do nas dotarły i były w pełni zrozumiane. Na wstępie powiem, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nawet jeżeli te imiona i nazwiska niewiele wam powiedzą, to i tak to, o czym te duchy mówią, w jaki sposób przekazują pewne rzeczy, wciąż jest zaprezentowane w taki sposób, że nawet bez tego kontekstu jesteście w stanie się świetnie odnaleźć. Chociaż domyślam się, że z kontekstem musi być o wiele ciekawiej i bardziej bogato, jeśli chodzi o, no nie wiem, głębię tego, o czym mówią, może jakąś nawet ironię w tym zawartą. W każdym razie mamy tu właśnie te trzy linie narracyjne. Mamy Lincolna, którego jest niewiele, mamy te reportaże, których jest ciut więcej i mamy te duchy. To, co jest ciekawe, to sam fakt, że te duchy są porozszczepiane jakby w różnych ramach czasowych. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, jak długo tam są. Wiemy, że są z różnych okresów czasu, że zdobywają jakieś informacje o współczesności, ale nie do końca potrafią z nimi okrzepnąć. Komentują wszystko na bieżąco. To właśnie one są najważniejsze. Pewne reminiscencje dotyczące śmierci, wieczności, rzeczywistości po drugiej stronie lustra, tego, co dzieje się za bramą świata, jaki dobrze znamy i który kończy się przy ostatnim wypuszczonym obłoku życia. I to wszystko przeobleczone jest przez taką zwykłą rzeczywistość, przez ten czas wielkich niepokojów, bo z jednej strony jest ta wojna secesyjna, a z drugiej śmierć kogoś najbliższego. I w sumie chyba najbliżej tej powieści jest żałoba. To chyba jest ten temat, który sprawia, że tak wielu ludzi czuje się nią dotkniętych, bo jakkolwiek patrzymy przez pryzmat wielkich ludzi na to, w jaki sposób rządzili, jakie wydawali dekrety, jak wpływali na losy świata, nie zastanawiałem się tak do końca nad ich osobistymi tragediami, nad tym, że pod tymi względami jesteśmy tacy sami i te bliskie osoby, które odchodzą, na
ten ból nie wpływa ranga, a może nawet go wyolbrzymia, bo widzimy w nim następcę. Widzimy w tej osobie kontynuatora naszej przyszłości, co tutaj jest dość namacalne, jeśli chodzi o Williego syna Lincolna. Pada tu na pewno wiele ciekawych kwestii, wiele ciekawych zdań. Wbrew pozorom te połączone formy nie są chaotyczne, ale fantastycznie się z sobą zazębiają. Choć szczerze mówiąc, tak po tej lekturze czytało mi się to dobrze. Jest tu wiele ważkich kwestii, do niektórych być może jeszcze muszę dorosnąć, niektóre dotarły do mnie super w tym momencie. Niektóre wydaje mi się, że wyrosną z czasem, ale nie jestem przekonany, że miałem do czynienia z arcydziełem, bo choć mowa tu o tak ważnym temacie jak śmierć, o tym zmierzeniu się z własną nieuchronną wiecznością, z tym, że kiedyś trzeba odejść, emocjonalnie mną nie wstrząsnęła, nie sprawiła, że patrzę na pewne rzeczy jakoś inaczej, nie osadziła mnie w fotelu z wyrazem niedowierzania. Jasne, to dobra rzecz, świetnie napisana, ale czegoś jej brakuje. Czegoś, dzięki czemu mógłbym powiedzieć, że to była wyśmienita lektura, że nie mogłem się od niej oderwać, że zawróciła mi w głowie. Nie, jest dobrze napisana, jest bardzo przemyślana, jest oryginalna pod wieloma względami, ale nie mam wrażenia, że jest takim wydarzeniem, jakim chcieliby, by była. Dla mnie Lincoln bardzo to satysfakcjonująca opowieść o odchodzeniu, o drugim świecie, o tym, że rangi nie mają znaczenia, kiedy przychodzi do osobistej tragedii. Jest to naprawdę dobrze, jest smacznie, jest syto, ale nie jest bezbłędnie, nie jest emocjonalnie tak, jakbym tego chciał. Dlatego Lincoln bardzo dostaje ode mnie w 6-stopniowej skali 4 punkciki. Mocna, stabilna czwórka. Świata mi nie wywróciła, ale sprawiła, że spędziłem z nią miło czas, którego nie żałuję i być może, kto wie, wrócę do niej za jakieś 5-10 lat, chociaż nie mam zwyczaju wracania do książek. Mimo wszystko polecam. Wydaje mi się, że nawet jeżeli nie dorośnie do Waszych oczekiwań, trudno będzie Wam powiedzieć, że to był stracony czas. No i to chyba tyle na dziś. Dzięki za uwagę. No i co? Do następnego.